Radio dla Ciebie. Dla Ciebie. Jest pół do dwunastej. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Piotr Łoś, witam Państwa serdecznie. To już ostatnia audycja w naszym cyklu. W cyklu Fundusze Unijne dla Mazowsza jest audycja, jak Państwo już dobrze wiedzą, przygotowywana wspólnie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. I już jak zawsze w tym programie witam gości audycji. Pani Magdalena Pączkowska z Wydziału Wdrażania Priorytetu 8 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Witam. Witam serdecznie. Pani Małgorzata Sosnowska, Wydział Szkolenia Beneficjentów. Dzień dobry. Pan Piotr Kruszewski, Wydział Szkolenia Beneficjentów. Dzień dobry. Pani Katarzyna Broniek, Wydział Oddziałów Zamiejscowych. Witam Państwa. I pan Paweł Kaczkan, Zespół do Spraw Pomocy Publicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Witam serdecznie. Proszę Państwa, zacznijmy od nagrania, które zrobiłem z osobą, a raczej firmą, która skorzystała z funduszy unijnych, bo myślę, że już ta rozmowa także wprowadzi nas w temat dzisiejszej audycji. A to, co teraz będzie na antenie Radia dla Ciebie, to będzie mowa o szkoleniach dla opiekunów osób chorych i starszych. Piotr Kwitowski, jestem dyrektorem oddziału firmy Prymus w Warszawie i koordynatorem projektu. Czy to była pierwsza styczność Państwa firmy z funduszami unijnymi? O nie, nie, nie. My mamy bogate doświadczenia w tym względzie. Od mniej więcej 4 lat prowadzimy projekty ze środków Unii Europejskiej. Kilka projektów, właściwie nawet kilkanaście, gdyby je podliczyć, w których albo byliśmy liderem, albo byliśmy partnerem. I one były przeznaczone dla osób dorosłych, zatrudnionych, przy czym właściwie w takich dwóch segmentach się odbywały. Z jednej strony były dla grupy osób zatrudnionych jako nauczyciele, czyli dla nauczycieli, albo też dla wszystkich pozostałych. I jeśli chodzi o nauczycieli, to miały doskonalić ich umiejętności zawodowe w ich specjalności. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe osoby, były to projekty językowe. A ten konkretny projekt? To jest projekt przeznaczony dla osób, które ukończyły 45 rok życia. Mieliśmy pomysł akurat dla tej grupy wiekowej. Dla osób, które albo chcą być, albo już są opiekunami osób starszych, schorowanych, takich, którymi trzeba się zająć po prostu w ich schyłku życia. Projekt się ciągle jeszcze odbywa, trwa do końca kwietnia przyszłego roku, natomiast szkolenia w tym zakresie trwają do końca marca przyszłego roku. To jest zestaw, taki potężny zestaw szkoleń, łącznie 120 godzin zajęć, składający się z 4 różnych modułów. To są obszary wiedzy, którą powinni uczestnicy naszych szkoleń posiąść, ażeby być sprawnymi, świadomymi opiekunami osób starszych. A więc są to szkolenia z zakresu demografii, epidemiologii, jednostek chorobowych wieku podeszłego, prowadzone przez lekarza. Z drugiej strony są to zasady pielęgnacyjne i odżywiania chorych bądź osób w podeszłym wieku, prowadzone przez pielęgniarkę. Psychologiczne aspekty procesu starzenia się, takie warsztaty prowadzone przez psychologów i na koniec kurs pierwszej pomocy przedmedycznej pierwszego i drugiego stopnia prowadzony przez Polski Czerwony Krzyż. I wszystko to razem, te 4 moduły dają 120 godzin zajęć w okresie ponad pół roku dla każdego uczestnika. Potem on otrzymuje certyfikat, właściwie zestaw certyfikatów można powiedzieć, ponieważ certyfikat ukończenia szkolenia w ramach naszego projektu, a oprócz tego jeszcze dostaje międzynarodowy certyfikat PCKowski i legitymację osoby uprawnionej do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy w związku z tym, że Państwo sięgnęli po środki unijne, to dla tych, którzy korzystają z takiego kursu, jest on bezpłatny? Całkowicie. Unia tutaj jest niezwykle szczodra, trochę się dokłada nasz budżet państwa 15%, ale 85% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, to taki duży, olbrzymi fundusz działający od ponad 50 lat w Unii Europejskiej. Polska jest w tym okresie programowania, Polska jest największym beneficjentem, czyli czerpie najwięcej pieniędzy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak przebiegała rekrutacja? Błyskawicznie. Miejsca na tym szkoleniu, a w projekcie
projekcie jest zabezpieczonych 105 miejsc, rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Co ludzie mówią na temat funduszy unijnych? Bo przecież pańscy z kolei beneficjenci, kursanci wiedzą, że to z tych środków jest finansowane. Muszą wiedzieć, my jesteśmy zobowiązani ich o tym informować non-stop i bez przerwy. Tutaj są bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące promocji i tego, żeby uświadomić ludziom, skąd te pieniądze pochodzą. Dla nich może szczególnie ważne, skąd te pieniądze pochodzą, to nie jest. Wiedzą, że to są środki Unii Europejskiej. Ewidentnie widać na przestrzeni tych paru lat, w których my bierzemy udział w projektach unijnych, że ludzie, nawet kiedyś sceptycznie nastawieni do Unii Europejskiej, teraz już widzą, że to się nam jako społeczeństwu bardzo opłaca. Naturalnie w tej chwili w Polsce największe możliwości daje Europejski Fundusz Społeczny w zakresie szkoleń, szczególnie dla grup, których nie stać z własnych pieniędzy na pokrycie kosztów takich szkoleń, bo one są dosyć wysokie. I oni sobie z tego zdają sprawę, są zadowoleni. Właściwie nie słyszałem nikogo, kto by narzekał. Zresztą tak zwani beneficjenci ostateczni, czyli ci uczestnicy szkoleń, dla których to się robi, mają najłatwiejszą sytuację. Muszą się tylko zapisać, spełnić kryterium i uczestniczyć, prawda? Cała droga przez mękę to jest nasz problem, więc oni tutaj w tym nie uczestniczą. Szczęśliwie. Jak Państwo zauważyli, tematem dzisiejszego spotkania jest priorytet 8 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, ale w kontekście rozwoju przedsiębiorczości właśnie w naszym regionie. No i teraz pytanie, jakie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości regionu mogą mieć projekty realizowane właśnie w ramach priorytetu 8 POKL? Projekty realizowane w ramach poddziałań priorytetu 8 POKL pozwalają przedsiębiorcom i pracownikom włączać się w procesy modernizacyjne, podnosić kwalifikacje, zmniejszać towarzyszące restrukturyzacji zagrożenia bezrobocia wśród osób pracujących, zmieniać profil firmy, by dostosować go do wymagań strategii rozwoju regionu. Dają również przedsiębiorstwom i podmiotom możliwość nowatorstwa działań, na przykład poprzez tworzenie partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, samorządów. Dzięki współpracy przemysłu z placówkami naukowymi zwiększa się potencjał gospodarczy regionu, czyli także jego konkurencyjność. Co umożliwia przedsiębiorcom realizacja poddziałania 8.1.1, wspieranie rozwoju kwalifikacji doradztwa dla przedsiębiorstw? Program pomaga przedsiębiorcom wykorzystać nowe możliwości poprzez podnoszenie kwalifikacji, umiejętności zawodowych osób pracujących, jak i również osób po 45 roku życia o niskich kwalifikacjach. Oferuje m.in. szkolenia oraz doradztwo zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i pracowników przedsiębiorstw. Doradztwo dotyczy szeroko rozwiniętych technik zarządzania, organizacji pracy, rozpoznania użytecznych umiejętności pracowników, a także usprawnienia prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ogóle ten wiek beneficjentów, tych ostatecznych 45+, można by powiedzieć, tak, to bardzo istotny jest temat, jeśli tak można określić, no bo to rzeczywiście są ludzie w sytuacji zawodowej trudnej, gdyby się zdarzyło na przykład zwolnienie, czyli to jest kwestia tej restrukturyzacji takiego czy innego przedsiębiorstwa, a poza tym no, dokształcanie się, przekwalifikowanie w tym wieku też nie jest wcale takie łatwe, więc trudno to jest ogromnie ważny program. Trudno jest takim osobom się wbić na rynek pracy i dlatego te kwalifikacje trzeba systematycznie podnosić i dokształcać tych ludzi. Czy myślą Państwo, że rzeczywiście ludzie już zorientowali się, że to jest wartościowe działanie i chętnie właśnie w tym przedziale wiekowym korzystają z tego? Szczerze przyznam, to w ramach tego poddziałania spłynęło jak najwięcej wniosków i jest duże zainteresowanie u nas. W czym może mogą pomóc i dla kogo oprócz przedsiębiorców są przeznaczone projekty poddziałania 8.1.1? Projekty poddziałania 8.1.1, wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, oferują szkolenia pracownikom firm m.in. w zakresie zarządzania, identyfikacji potrzeb, BHP oraz osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub podwyższeniem już posiadanych kwalifikacji zawodowych. No i teraz tak, spójrzmy na te sprawy z takiego punktu widzenia, kto może realizować.